Policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie pod nadzorem prokuratury wyjaśniają okoliczności śmierci 53-letniego mężczyzny. Dziś około godziny 2:40 w nocy wychodzący z Komisariatu Policji II w Częstochowie mieszczącego się przy ulicy Bur 14 policjanci zauważyli leżące przed budynkiem komisariatu ciało mężczyzny. Z uwagi na brak oznak życia mundurowi przystąpili do resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Jednocześnie na miejsce natychmiast wezwano służby medyczne, które po przybyciu przejęły akcję ratowniczą. Niestety stwierdzono zgon 53-letniego mężczyzny. Policjanci i prokuratura rejonowa w Częstochowie wyjaśniają przyczyny i okoliczności śmierci mężczyzny. Na miejscu nie stwierdzono żadnych widocznych obrażeń na ciele. Obecny na miejscu prokurator zadecydował o przeprowadzeniu sekcji zwłok celem wyjaśnienia przyczyn zgonu. Ze wstępnych ustaleń wynika, że do zdarzenia doszło pomiędzy godziną 1:00 a 2:40. W tym czasie nikt nie wchodził i nie opuszczał komisariatu. Mężczyzna dzisiejszej nocy ani wcześniej nie zgłosił się na komisariat, nie figurował w policyjnych bazach danych, nie był legitymowany, policjanci nie wykonywali z nim żadnych czynności, a w jego mieszkaniu nie zgłaszano żadnych interwencji. Policjanci proszą o kontakt osoby mającej jakąkolwiek wiedzę na temat okoliczności, które doprowadziły do śmierci 53-letniego mężczyzny lub widziały go przed ujawnieniem zwłok. Informacje należy przekazać do miejscowej jednostki policji.